Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem nietypowo, bo na tapecie nie sprzęt modelarski, a warsztatowy. Konkretnie elektryczna ostrzałka do łańcuchów firmy NAK, model SHE220F. Sprzęt ma wadę fabryczną, która grozi uszkodzeniem łańcucha w trakcie ostrzenia. Mimo teoretycznie prawidłowo ustawionej blokady, mocne pociągnięcie powoduje opadnięcie tarczy o kolejne kilkanaście milimetrów. Powodem takiego stanu rzeczy są bardzo duże luzy na osi mocującej obudowę silnika do podstawy. O ile otwór w podstawie urządzenia jest spasowany w miarę znośnie ze śrubą stanowiącą oś, o tyle otwór w obudowie silnika jest stanowczo za duży. Można temu zaradzić w dość prosty sposób za pomocą rurki aluminiowej. Ta konkretnie ma wymiar zewnętrzny 9 mm, a wewnętrzny 8,1 mm, przez co idealnie pasuje zarówno na pręt gwintowany 8M, który w przeciwieństwie do oryginalnej śruby ma tą samą średnicę na całej swojej długości, jak i w otwór w obudowie silnika ostrzałki. Po złożeniu w całość widać, że luzy zostały skasowane i tarcza opada za każdym razem na tą samą odległość, nawet przy mocniejszych szarpnięciach. Podsumowując, osoby, które nie lubią gmerać w nowo zakupionym sprzęcie, powinny poszukać innej ostrzałki niż SHE 220F firmy NAK.